Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, ale z nowego budynku dworca kolejowego w Raciborzu mogą już korzystać pasażerowie. Bryła dworca, który wybudowano w latach 70. ubiegłego wieku, przeszła dużą metamorfozę. Paweł Jędrusik. Gdy mieszkańcom zadaje się pytanie, jak wyglądał poprzedni dworzec w Raciborzu, odpowiedź jest podobna. Jakoś nie wyglądało, no ale jakoś się jeździło, nie? Teraz nie jest już jakoś, tylko wygodniej, bo budynek dworca zupełnie się zmienił. W sumie bez zmian, jeżeli chodzi o perony, a to no fajnie, że się zmieniło nam. Ładnie wygląda? Ładnie, ładnie. Z zewnątrz ładny, nie powiem, ale szczerze mówiąc, to ten taki stary dworzec jeszcze po schodkach, jak się wchodziło, ten był ładny. Trzeba było tamten zostawić, a nie robić takie klocki. Trochę zimna modernizacja, no bo mi się wydaje, że jeżeli dworzec się robiło, no to perony jak najbardziej powinny być już też zrobione. Elewacja nowego budynku zyskała nieco industrialny wygląd. W fasadzie zamontowano duże przeszklenia, zamontowano też zegar i podświetlany napis z nazwą kolejowej spółki i miasta. Oprócz tego, że jest ładniej, ma też być wygodniej dla pasażerów. Dużym ułatwieniem dla podróżnych są m.in. windy, pochylnie, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, czy odpowiednio zaaranżowane toalety. Poza ogrzewaną i klimatyzowaną poczekalnią podróżni i inni użytkownicy dworca mają do dyspozycji również letnią poczekalnią, będącą jednocześnie tarasem widokowym. Dworzec będzie nie tylko miejscem dla podróżnych. 700 m2 przestrzeni wynajęło tu miasto Racibórz. Znajdą się tu Urban Lab i Stacja Młodych. Stacja Młodych to będzie miejsce, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności biznesowe, relacje międzynarodowe i uczyć się partycypacji społecznej. Będzie to również idealna przestrzeń do spędzenia czasu w oczekiwaniu na pociąg lub autobus. Inwestycja w Raciborzu kosztowała ponad 30 milionów złotych.